Cześć. Nazywam się Krzysztof Jaros i jestem jednym ze współtwórców projektu Caligaris. Projektu, którego celem było zbadanie, czy to, co pisze niejaki Giuseppe Caligaris, włoski neuropatolog z pierwszej połowy XX wieku, gość zajmujący się bardzo nietypowymi odruchami skórno-psychicznymi, czy to, co on pisze, jest tylko i wyłącznie fikcją literacką, czy też może jednak jest coś na rzeczy. Z racji mojego ponad 25-letniego doświadczenia w tematach dotyczących pracy z różnymi poziomami i różnymi aspektami ludzkiego instrumentu, moja rola polegała m.in. na stworzeniu oprawy badawczej, w ramach której moglibyśmy zadziałać, i na odtworzeniu metody do poziomu tak, jestem pewien, że to tak właśnie działa. Jestem też redaktorem merytorycznym, a w zasadzie współtłumaczem książki Caligarisa Nowe cuda ludzkiego ciała, książki, która została wydana w ramach projektu Caligaris. Przy okazji wyszło, że badania Caligarisa są mi po drodze, więc postanowiłem sprawie przyjrzeć się nieco bliżej i film ten jest jednym z serii przedstawiających wyniki badań, jakie przeprowadziłem w ramach pierwszej edycji programu. Zapraszam. Jak już mówiłem, eksperyment ze zmianą wysokości tonu głosu jest eksperymentem jednym z najlepiej udokumentowanych, dlatego jest tutaj dużo materiału takiego przegadanego, można powiedzieć. No i teraz coś, co eksperymentatorzy lubią najbardziej, czyli trochę o plaszetkach. W tym eksperymencie brały udział 4 plaszetki. 2 plaszetki na obniżanie tonu głosu, 2 plaszetki na podnoszenie tonu głosu. Plaszetki na podnoszenie i podwyższanie tonu głosu, obniżanie i podnoszenie tonu głosu dotyczyły działania takiego efektu na sobie i działania takiego efektu na drugiej osobie znajdującej się naprzeciwko, ale to naprzeciwko to może być trochę obok, ja patrzę na tą osobę, albo ogólnie w polu naprzeciwko, tak do 10 metrów. Pierwsza z tych 4 plaszetek jest to plaszetka powodująca obniżanie się tonu głosu u osoby stymulowanej. Czyli stymuluje u siebie, obniża się u mnie głos. Stymuluje u kogoś, u tego kogoś obniża się głos, żeby była jasność. Plaszetka o średnicy około 1 cm znajduje się po prawej stronie szyi. Czyli to będzie po prawej stronie. Mam nadzieję, że obraz z kamery nie jest symetryczny. 2 cm z przodu od linii bocznej. Czyli wyznaczamy sobie linię boczną ciała, to będzie mniej więcej gdzieś przed tymi mięśniami pochyłymi szyi, gdzieś w tej miękkiej strefie. W płaszczyźnie przechodzącej około 1-2 cm poniżej głowy. Plaszetka daje się rozpalić, czyli uwrażliwić, gdy się mówi. Oczekiwane reakcje charakterystyczne są następujące dla tej plaszetki. Jeżeli ją ładujemy, to możemy oczekiwać, że pojawi się odczucie zimna w klatce piersiowej. Może to być odczucie zimna albo coś podobnego, a te podobne rzeczy to widzieliśmy i słyszeliśmy w opisach z różnych objawów towarzyszących. Wrażenie powiększania się rąk i bolesne wspomnienia przechodzą przez umysł, czyli w momencie, kiedy stymulujemy plaszetkę, w pewnym momencie mogą pojawić się bolesne wspomnienia. Być może u niektórych osób ta plaszetka będzie symetryczna, to znaczy po drugiej stronie szyi. U mnie z jakiegoś powodu ta plaszetka jest po drugiej stronie szyi i w zasadzie za każdym razem, kiedy zaczynam jakąkolwiek stymulację po tej stronie, to środek ciężkości mojego głosu zaczyna się diametralnie obniżać. I to nawet w tej chwili, jak mówię, to w tej chwili słyszę. Z tym obniżaniem tonu głosu to oczywiście nie jest jakaś tam magia, chyba że mówimy o magii naukowej. Natomiast to, co się obniża, to tak jakby obniża się naturalny środek ciężkości głosu. I znów ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, no ale obniżanie się tonu głosu to nie jest jakieś zjawisko paranormalne, to jest przecież zwykłe miejsce anatomiczne na szyi. I należałoby oczekiwać, że jak przyłożymy palec na szyi, to coś takiego będzie się dziać. Moja odpowiedź dla takiej osoby jest następująca. Zgadza się. To jest miejsce anatomiczne, naturalnie wywołujące zmianę wysokości tonu głosu.
To nie jest jakieś magiczne miejsce, to nie jest jakieś paranormalne miejsce. Obniżanie się tonu głosu jest sprawą anatomiczną, naturalną, dziejącą się samą z siebie. I jeżeli przykładamy palec w miejscu anatomicznym dla głosu, to jesteśmy w stanie ten głos obniżyć. To jest myk dla akustyków, dla dźwiękowców, dla osób bawiących się z głosem. Sprawa zaczyna się komplikować, kiedy za pomocą stymulacji na szyi możemy spowodować obniżenie się tonu głosu u drugiej osoby. Czyli przykładamy po stronie lewej, u mnie to jest na odwrót, ale po stronie lewej, czyli symetrycznie, jest plaszetka powodująca obniżenie się tonu głosu u osoby towarzyszącej. Czy można to jakoś racjonalnie wytłumaczyć? Moje tłumaczenie jest takie, że kiedy przebywamy w towarzystwie drugiej osoby, to te osoby mogą działać na nas albo pozytywnie, albo trochę mniej pozytywnie i nasz nastrój w towarzystwie innych osób może się zmieniać i dostajemy nagle albo dźwięcznego głosu, albo zaczynamy mówić podniesionym tonem głosu. Stymulacja takich miejsc, dla nas to może się wydawać zwyczajne, natomiast z punktu widzenia tej komunikacji niewerbalnej i komunikacji na poziomie organizmu, być może organizmy takie gesty i takie dotyki, czyli przytykanie czegoś do szyi, jest informacją o czymś, że należy w jakiś sposób się zachować. No i w tym momencie, kiedy drugi organizm, czyli nie drugi człowiek, świadomy człowiek, ale drugi organizm, drugie ciało zobaczy coś takiego, to być może właśnie wywoła to w nim reakcję, że należy w tym momencie obniżyć głos. Z jakiego powodu? Być może dlatego, żeby stał się bardziej dźwięczny. Być może dlatego, że pojawiają się jakieś emocje. Być może dlatego, że pojawia się relaks i odprężenie w mięśniach szyi, które kontrolują głośnie. A być może jest to jeszcze jakieś inne zjawisko naturalne, którego teraz nie bierzemy pod uwagę, ale które po prostu ma miejsce, które dzieje się. Ale jeżeli mówimy, że to są zjawiska naturalne, to też przyjmijmy, że naturalnymi zjawiskami będzie to, że jeżeli stymulujemy skórę w jakimś miejscu, to możemy fizjologicznie wywołać efekt jasnowidzenia albo widzenia aury. I to będą też miejsca z jakiegoś powodu anatomiczne dla tego typu zjawisk. Fenomen. Ktoś, kto powie, że to jest miejsce anatomiczne na obniżanie się tonu głosu, jednocześnie będzie musiał przyznać, że anatomicznymi naturalnie są inne miejsca, które powodują, że oprócz zmiany wysokości tonu głosu można wywoływać różne inne dziwne, ciekawe zjawiska. Takie jak jasnowidzenie, takie jak telepatia, takie jak widzenie aury, takie jak widzenie wnętrza własnego ciała rodem z plastinarium, a są takie plaszetki. Obniżanie tonu głosu u osoby towarzyszącej, plaszetka konsonantowa, czyli współbrzmiąca, rezonansowa, czyli rezonująca z nami, konsonantowa, czyli współbrzmiąca z drugą osobą. Osoba towarzysząca musi znajdować się na wprost, w przednim polu, w odległości do 10 metrów. Plaszetka o średnicy około centymetra jest przeciwna, znajduje się w przeciwnej lokalizacji do plaszetki rezonansowej, czyli znajduje się na lewej połowie szyi i plaszetka daje się rozpalić, czyli uwrażliwić u osoby stymulowanej, gdy osoba towarzysząca mówi, czyli jak robimy ten eksperyment. Stymuluję swoją plaszetkę, przytykam kotwę, przytykam narzędzie, natomiast druga osoba ma mówić. Objawy towarzyszące, jakie mają się pojawić, jakie mogą się pojawić, są to objawy, które pojawiają się u mnie jako osoby stymulowanej, nie u osoby towarzyszącej, żeby była jasność. Moja skóra jest stymulowana, więc u mnie wystąpią objawy. Natomiast u osoby towarzyszącej objawy mogą wystąpić jako efekt swojego rodzaju przeniesienia, ale do jakiego stopnia Caligaris to badał, to jest materiał na osobne pogadanie, więc nawet nie będziemy tego ruszać, bo nie skończymy omówienia naszego eksperymentu. Oczekiwane reakcje charakterystyczne dla obniżania tonu głosu u osoby naprzeciwko są mniej więcej przeciwstawne dla poprzednich. To jest wrażenie chłodu na plecach, uczucie posiadania drobnych dłoni, przyjemne wspomnienia przychodzą na myśl. Skutki ładowania są opisane przez Caligarisa następująco. Podczas gdy plaszetka jest ładowana u osoby stymulowanej, a osoba towarzysząca znajdująca się w przednim zasięgu w odległości do 10 metrów mówi lub czyta, po jakimś czasie daje się zauważyć obniżenie głosu u tej osoby towarzyszącej. Może to nastąpić w ciągu paru sekund, może to nastąpić w ciągu minuty dwóch, może to nastąpić w ciągu 5 minut, ale jeżeli nie nastąpi w ciągu 15 minut, dajcie sobie spokój, zróbcie to następnym razem.
Kolejna plaszetka dotyczyła podnoszenia się tonu głosu u osoby stymulowanej. Plaszetka rezonansowa, czyli rezonująca z nami. Lokalizacja i wyszukiwanie. Plaszetka o średnicy 1 cm jest na prawym ramieniu, na mięśniu czworobocznym część przednia, czyli to będzie gdzieś mniej więcej chyba tutaj. I znowuż, jeżeli nie wiem, to nie chodzi o to, żeby kurczowo się trzymać, że to musi być w tym miejscu, ale znam przybliżoną lokalizację, biorę metalowy narzędź, nie palec, szukam miejsca zimnego inaczej, znajduję po kilku razach miejsce zimne inaczej, aha, to jest tu. Czyli na przedniej części mięśnia czworobocznego. Centymetr z przodu od linii bocznej ciała i 4 cm od linii piersiowej. Linia piersiowa to jest linia biegnąca przez pierś, więc jeżeli to jest 4 cm od linii piersiowej, to będziemy mieli bo ta linia piersiowa, ona tutaj trochę się rozbiega na bok nam, więc to będzie w stronę szyi. Czyli to będzie mniej więcej, jak szyja nam wchodzi w kark, to mniej więcej gdzieś tutaj należy tego szukać. Skutki ładowania są takie same, analogiczne, znaczy się, ładując plaszetkę, osoba stymulowana dostrzega, że jej własny głos staje się wyższy i ta wyższość głosu może polegać na tym, że po prostu ktoś zaczyna mówić trochę podniesionym tonem i tak jakby ma problem z obniżeniem środka ciężkości głosu, naturalnego środka ciężkości głosu, bo to nie jest tak, że głos się stanie w jakiś sposób ekstremalnie niski albo wysoki poza zasięgiem tego, co dany człowiek potrafi, ale to jest coś, co jest w jego zasięgu, nawet jeżeli człowiek z tego na co dzień nie korzysta. Ale może ja zdejmę, bo zaczynam już odczuwać skutki ładowania. Reakcje charakterystyczne to hipomnezja, czyli osłabienie pamięci, czyli na przykład stan ogłupienia, który słyszeliśmy w relacjach innych osób, że coś takiego się przydarza. Ból po bokach szyi, miejsce anatomiczne, bóle po bokach szyi może się zdarzyć. Nerw błędny tutaj biegnie, więc też różne rzeczy idące do żołądka i mamy uczucie obcego ciała w żołądku. Podniesienie się tonu głosu u osoby towarzyszącej, czyli plaszetka konsonantowa. Osoba towarzysząca musi znajdować się na wprost, w przednim polu, czyli tak mniej więcej na wprost, w odległości do 10 metrów. Plaszetka również o średnicy około centymetra, jest przeciwległa do rezonansowej. Symetria, zawsze jeżeli mówimy o symetrii, symetryczne będzie po jednej stronie ciała, po drugiej stronie ciała. Po jednej stronie kończyny, po drugiej stronie kończyny. U Caligarisa słowo przeciwległość polega na tym, że coś znajduje się przeciwlegle, czyli jeżeli coś jest z przodu, to będzie z tyłu. Jeżeli coś jest z jednego boku, to też przeciwlegle będzie na wprost z drugiego boku. To najczęściej tak w tekście wynika. To taka uwaga odnośnie tekstu. Czyli plaszetka działająca na drugą osobę znajduje się przeciwlegle, czyli po drugiej stronie tej pierwszej. Czyli można ją wymacać tutaj na karku, na brzegu. I znowuż, być może druga osoba w momencie, kiedy... Jak to można byłoby prosto wytłumaczyć? Jak kładziemy komuś ręce na ramionach, ale tak w okolicach szyi, to ten ktoś zaraz wchodzi w taki piskliwy głos i podnosi ramiona i zaczyna mówić podniesionym tonem. Być może samo zaobserwowanie czegoś takiego w spokojnych warunkach powoduje, że druga osoba staje się z jakiegoś powodu niespokojna. Kto wie, może to o to chodzi, nie wiem. Ale jest to jedno z wyjaśnień, które dokładają swoją cegiełkę do anatomii i fizjologii badań prowadzonych przez Caligarisa, że one nie były wyrwane z powietrza, ale były osadzone konkretnie na tym, co dzieje się w instrumencie ludzkim i w związku z nim. Podczas gdy ta plaszetka jest ładowana u osoby stymulowanej, a osoba towarzysząca, znajdująca się w zasięgu do 10 metrów, mówi lub czyta, po jakimś czasie daje się zauważyć podwyższenie głosu u tej osoby towarzyszącej, a oczekiwane reakcje charakterystyczne to jest hipermnezja, czyli zwiększona pamięć, czyli nagle mi się przypomniało coś, co się wydarzyło 10 lat temu i wszystkie inne szczegóły, które za każdym razem przypomniałem sobie w przeciągu ostatnich 10 lat odnośnie tego, albo coś bardzo precyzyjnie udaje mi się wyłowić. Ciekawostka, skoro tu jest hipermnezja, to znaczy, że oprócz podnoszenia tonu głosu u osoby naprzeciwko, można poprawić sobie pamięć. U Caligarisa wielokrotnie było tak, jak było, ale o tym w materiałach instruktażowych i na warsztatach. Hipermnezja, bóle na kikutach ramion, kolan, stóp, parestezje żołądka. I tak wyglądają te plaszetki i niuanse związane z nimi.
film instruktażowy żeśmy zrobili do tego materiału. Robiliśmy to z Emilem. Emil bardzo wdzięcznie pokazał, jak stymulacja u niego, może nie wywołuje u niego zmiany głosu, ale nagle stracił praktycznie cały impet, cały nastrój. Natomiast w momencie, kiedy stymulował plaszetkę konsonantową, u mnie głos się zaczął obniżać. Można to było pięknie zaobserwować w programie, to się teraz nazywa VOS Vista Video Pro, wcześniej Overton Analyzer firmy Sigurd Software. Bardzo polecam ten program, bo spektralnie można obserwować różne sprawy związane z głosem, z dźwiękiem. To jest narzędzie dla osób śpiewających. Oprogramowanie jest dynamicznie rozwijane, wersja i na Windowsa, i na Maca, wkrótce na wersje mobilne, także linka podaję poniżej. Zapraszam. Na zakończenie tej informacji o tym, gdzie znajdują się plaszetki odnośnie wysokości tonu głosu. W książce Nowe cuda ludzkiego ciała można też znaleźć plaszetki pomiarowe, które pozwalają stwierdzić, czy dana osoba ma głos silny, średni czy mocny, silny, średni czy słaby. Zachęcam do poeksperymentowania. I jeżeli chodzi o eksperyment numer 4, zmiana wysokości tonu głosu, jeden z najlepiej udokumentowanych naszych eksperymentów, to by było na tyle. Zapraszam do następnego. Cześć.